Cześć wszystkim, widzimy się ponownie na tych samych terenach co poprzednio. Nie było ostatnio tutaj zbyt ciekawie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek znajdki, ale z racji tego, iż mamy na pozwoleniu zarówno od leśnictwa, jak i od WKZ-u dosyć duży obszar, no to cóż, pójdziemy, poszukamy dalej. Może coś fajnego się trafi. No co, dzisiaj ze mną jest kilku znajomych, już poszli w las, także ja nie tracę czasu, tylko dołączam. To do zobaczenia. Ten odcinek postaram się przelecieć w miarę szybko, ponieważ jest to już obszar przechodzony, dosyć blisko drogi, więc nie ma co tracić czasu. Udajemy się w takie dosyć fajne rejony. O, są tam jakieś ruinki, fundamenty. Dosyć dużo się działo w czasie I wojny światowej oczywiście, bo tylko takie tereny tutaj eksplorujemy ostatnio. No, poszukamy, zobaczymy, może trafimy coś fajnego. Dobra. Mam jakiś sygnał. Pierwszy, tak jak zawsze na filmie, kopię, więc jak wykopię, pokażę. Tak więc pierwszy sygnał wykopany. Jest to jakiś odłamek. Także pierwsze koty za płoty. I oby następne znajdki były lepsze. Dobra, lecimy. Drugi fancik zaraz obok. Dosyć ciekawy. Nie wiem co to jest. Jakieś zapięcie od czegoś. Nie wiem. Ale oczywiście znowu żelazo. Dobra. Do następnego. Mamy jakiś kolorek, więc kopiemy. Także pierwsza militarka dzisiaj. Łuska od Mausera. Więc już zaczynamy. Tak więc jest to 1906 rok. Czyli tak jak mówiłem, obszary pierwszowojenne. Dobra, do następnego dołka. A co to za nielegalne zgromadzenie? A, spoko, no to dobra. To spadam. O, proszę. Mamy przed sobą łambonę. Więc pewnie jakieś łuski by się tu trafiły. Więc się stąd oddalamy. Ogólnie dzisiaj mamy bardzo fajną pogodę, żeby pospacerować. Towarzystwo również. Mam nadzieję, że uda nam się coś ciekawego znaleźć. Ogólnie ze mną eksplorują te tereny leśne chłopaki z sekcji eksploracyjnej Tannenberg. To podlega pod towarzystwo Przyjaciół Olsztynka. To jest w sumie nowo powstała, no nie tak nowo, już działamy około roku sekcja, także myślę, że czasami będę pokazywał nasze wspólne wypady w większym gronie. Jakieś nasze wypady po okolicy, zloty, czy też poszukiwania w innych częściach Polski, ale to mówię z czasem. Na razie czekamy na stosowne pozwolenia. No a na dzień dzisiejszy działam na moich pozwoleniach. Także jak widać nie tracimy czasu. Dobra. Połączę się jak znajdziemy coś ciekawego. Jestem teraz na obszarze, gdzie mamy bardzo fajne wąwozy różnego rodzaju. Zresztą już na jednym chyba z filmów pokazywałem to. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko weź tam teraz przejdź. No dobra. Jakoś tam spróbuję się przedrzeć. Mam nadzieję, że nie skończy się to jakimś upadkiem, bo trochę przypał przy włączonej kamerze. Ale jakoś sobie chyba poradzę. Tradycyjnie jak na każdym wypadzie Tatra. Mówię tradycyjnie jak na każdym wypadzie Tatra, kapsel. Co wyjście to mam? A, no i wszystko wyjaśnia. No dobra. Ładniejszy sygnał. I znowu anakonda, tak jak poprzednio. Tym razem taka tłuściutka. O. Dobra, na razie ją odrzucimy na bok i zobaczymy, co tu brzęczy. Kolejny mauser, łuska, czyli dalej militarka. No nieźle się małpa uzbroiła. Dobra, do domu i zasypujemy. I lecimy dalej. Tym razem odłamek od szrapnela. Czyli dalej militar. Dobra, także dotarliśmy na te ruinki co poprzednio. No i mam zamiar tutaj troszeczkę dłużej pochodzić. Wtedy nie za bardzo było, no nie było czasu po prostu. A teraz dyskryminacja, program na śmietnik. No i pogrzebiemy trochę w tym syfie. Zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że chociaż będzie się czym pochwalić. Dobra, dosyć zbędnego pieprzenia, bierzemy się za kopanie. I jak to na wszelkiego rodzaju ruinkach, trafiają się już pierwsze elementy gospodarstwa domowego, więc tutaj mamy kawałeczek fajerki, także już pierwszy elemencik jest. Także myślę, że możemy trafić tutaj dosyć fajne fanty, nie? Tylko no wiadomo, trzeba spędzić troszeczkę czasu, pokopać, pokręcić się, no bo tak jak mówiłem, jest straszny śmietnik. Ale jakbyśmy nie lubili ryć, to byśmy nie chodzili, tak? Dobra. To teraz odezwę się przy następnym znalezisku. I kolejna fajerka. Tym razem znaleziona bardziej na oko. Patrzcie, jakie ładne tereny ogólnie. Także komuś tutaj rozpieprzyło dobrze kuchnię. Dobra, zabieramy, żeby nie zostawiać. Zawsze to dla następnych będziemy mieli szukania złomu. I lecimy dalej. Znowu mamy sygnał. Ogólnie kopanie na takich śmietnikach to jest dosyć żmudna praca, bo tak naprawdę jest bardzo dużo sygnałów. Teraz mamy jakąś fajniejszą znajdkę. Nie wiem do końca jeszcze, co to jest. Nie wiem, element złomka rowerowego czy coś tego typu. No, dosyć ciekawe znalezisko. Nie wiem, mi to wygląda na dzwonek, ale... Po konsultacjach już wiemy, że to jest element dzwonka. No szkoda, że nie jest jakiś mosiężny, bo byłby naprawdę fajny. Ale już jest coś fajniejszego. Coś zaczyna się dziać. Dobra, do następnego. No i po dłuższej walce wyciągnęliśmy coś takiego. Nie wiem, czy kojarzycie film Przyjaciele Wesołego Diabła. Dokładnie Piszczałka. Diabeł. No to tu jest element jego bodnika. Trochę powyginany, co prawda. Ale jest. Więc mamy kolejny sygnał. Dosyć spory. O. No i kolejny element z gospodarstwa domowego. Czyli kompletujemy całą kuchnię. Tym razem łyżka. Szkoda, że nie srebrna. Ale... Troszkę mnie poniosło. No dobra, lecimy dalej. Ważne, że coś wychodzi. Nie jest nudno. Tutaj mamy bardzo dużo sygnałów, jak to na śmietniku. Dlatego nie wszystkie będę pokazywał, bo tak naprawdę w większości przypadków są to śmieci. Mało ciekawe, ale i tak wykopać trzeba. No, nie mam zamiaru was zanudzać. Coś tutaj mi troszeczkę ładniej bije. Zobaczymy, czy to jakieś zardzewiałe badziewie. Czy coś ciekawszego. No i teraz mam jakieś okucie od drzwi. Klamka, zamek. Ja nie słyszę, jak mam słuchawkę, dźwięku ciszy. Spoko. Nie, mówię, że mam teraz, zobacz, okucie od drzwi, zamek stary jakiś. Z klamką? Z klamką, no. Zajebisty. No. No fajna, fajna znajdka. Tak ładnie biło, a to łuska od KBKS-a. No dobra. Trochę poszukaliśmy, ładnie biło, a się okazało, że jest to mała łuseczka od KBKS-a. Tym razem jest, trafił nam się element harmoniki ustnej. No, ciężko stwierdzić, z jakich to jest lat, no ale coś tam zawsze się trafia. Dobra, lecimy dalej. Tak więc kompletowania sztućców ciąg dalszy. Kolejna łyżka. No. Już trochę i całą zestawę uzbieramy. Dobra. Zakopujemy, lecimy dalej. I znowu jakiś ciekawy element. I coś mi się wydaje, że to jest stara łyżwa. No, to już jest bardzo fajny pancik. Jeszcze zaraz to sprawdzę, potwierdzę, no ale kurde. Tak wygląda. Zajebiste. No. Elegancko. Też musi być już bardzo wiekowa. Patrząc po na nią. Dobra, zajebiście. W końcu coś się trafiło fajniejszego. Lecimy dalej. Dobra, kopiemy. No i wykopaliśmy. Zgadnijcie co. Kolejna łyżka. Nie wiem, trzecia chyba dzisiaj już. Dobra. Dalej. Tym razem znowu czubek. Popularnie zwany przez Odyna kolcokiem. Dobra. Szukamy dalej. Także kilometrów nabite. Z fantami różnie. U jednych lepiej, u drugich gorzej. No ale co, zbieramy się teraz do samochodu. Jakieś tam może zrobię podsumowanie. Za bardzo to w sumie nie ma co, ale inaczej. Wpadło dużo fantów, ale to głównie jakieś takie gospodarstwo domowego, tego typu rzeczy, nie? Podejdę przy samochodzie, wypakuję i obejrzymy co tam jest. Dobra, to na razie. Także już całą ekipą jesteśmy na miejscu. Zaraz podsumujemy i zbieramy się do domu. A więc podsumowując dzisiejszy dzień. Jedna z fajniejszych znajdziek. Łyżwa. Fajerki, trochę żelastwa, dzwonek. No, jakaś tam muletka współczesna, łuski, pociski. No tutaj o proszę bardzo, narzędzia rolnicze, gospodarcze, jakieś rurki, no, 3 łyżki, także możemy kuchnię już ogarniać, odłamki od szrapnela, tutaj też coś, no i okucie, a dokładniej zamek i klamka do drzwi, także wypad obfitujący w złom. Tak więc wypad zaliczony, troszeczkę pochodziliśmy, a nawet sporo pochodziliśmy. Fanty jakie były, takie były, widzieliście. Lepsze, gorsze. No, troszeczkę staroci wpadło. Nie było to nic specjalnego, co prawda. Ale była to już miejscówka dosyć przechodzona, tak? A na ogół ludzie, którzy chodzą, zajmują się detektorystyką. No, żelaza, złomu nie kopią, tak? Naprawdę my zbieraliśmy to, co zostało. No co? Pochwalić się nie ma czym. Tragedii też nie było. Mam nadzieję, że następny wypad będzie bardziej obfitował w fanty. No i co? Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się.